podziałami. Faktycznie taka współpraca powstała w roku 2006, kiedy zaczynaliśmy od 10 milionów złotych. Dzisiaj ta linia jest w całości przejezdna. Ja tylko z ubolewaniem powiem, że była taka szansa z budżetu państwa do 2012, kiedy jedyna poprawka na Komisji Finansowej Regionalna przeszła właśnie na tą linię kolejową. Niestety później na sali sejmowej nie znalazła ona odzwierciedlenia. Ale dzisiaj, obserwując tutaj wszystkich i wypowiedzi moich szanownych przedmówców, wynika, że tak, i panowie radni powiedzieli, wojewódcy, nie ma na tej sali osoby, która by była przeciwko tej inwestycji. I podobnie jak i pan poseł Rzońca, ja kiedyś byłem w Komisji Infrastruktury, teraz prawda jestem innej, ale zdecydowanie jestem za kolejarzami. Serce swoje oddałem, tak można powiedzieć, w Śledzie 71, a jak przejeżdżam przez gminę Przesław, przez przejazd w Pruszynie, to mi się serce kraje. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie w dalszym ciągu, będzie inwestowana, a na pewno będzie realizowana w przyszłości. Ja sobie prawda inaczej nie wyobrażam. Tutaj mój przedmówca, pan radny Nowakowski, mówił o przedsiębiorcach w strefie ekonomicznej. Ja powiem może w tej chwili żartem, państwo potraktują to jako żart, ale mam iść szeroki tor, a w tym miesiącu na pewno większość z państwa wie, uruchamia się linia kolejowa z Chin do Łodzi. I 25, potem łatwo do Łodzi Kaliskiej, bo tak jak prawda, kiedyś taki pociąg tą linią, prawda, kolejową i z Rzeszowa i tutaj, prawda, się łączył jeździć. Być może kiedyś, czego życzę serdecznie przedsiębiorcom z Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, będą eksportowali do Łodzi towary